Siema, siema, Irokę z tej strony. Dzisiaj, kurde, no z Jackiem Sokalem. Pierwszy raz się spotykamy. Tak, tak. Pozdrawiam wszystkich oglądających. Pogadamy chyba o bieżącej sytuacji. No i świeżo żeśmy się poznali, więc musimy Nie, ja cię znam od lat. A to nasze pierwsze spotkanie, zainteresowałeś mnie swoim wystąpieniem i swoimi pomysłami, dlatego próbujemy w tej chwili, znaczy może nie tyle próbujemy, co zabieramy się za robotę, bo tych, co próbowali, to już jest bardzo dużo i jakoś to nie wychodzi. Masz pewne propozycje, mnie one bardzo interesują. Sądzę, że ludzi też bardzo zainteresują, no bo to jakby klucz jest do tego, żeby się zjednoczyć, żeby mieć platformę, która nas zjednoczy. Dokładnie. To możemy się jednoczyć na takich spotkaniach, ogłaszać gdzieś tam, natomiast wymiana informacji i co by było, gdyby przyszło do potrzeby faktycznego zjednoczenia, pojechania gdzieś, to musimy mieć taką platformę, więc ja jestem ciekawy tego, co ty robisz, bo ty mnie, jak wspomniałeś, znasz już. Tak, słuchajcie, już mogę oficjalnie mówić, bo to już poszło w świat, także Jacek już o tym wczoraj wiedział, dzisiaj wy się dowiecie. O co biega? No słuchajcie, największy problem jest taki, no jak wszyscy zresztą doskonale wiemy, jest mnóstwo grup w Polsce, które właśnie coś chcą zrobić, zajmują się jedną tematyką, a mimo wszystko to nie działa, więc ja pomyślałem, że jeśli połączymy te wszystkie grupy, nie na zasadzie, żeby zmienić standard, tylko nie każda z tych grup jest niezależna, bo to jest niesamowicie istotne, bo po co ja się mam zajmować, załóżmy, glifosatem, którym się zajmuje Marcin Bustowski, albo twoją tematyką, skoro ty jesteś tym mistrzem i to jest w ogóle niepotrzebne. I tych grup tematycznych mamy naprawdę, naprawdę wiele. Jeśli razem zaczniemy działać i po kolei przepychać jedną sprawę, drugą sprawę, trzecią sprawę, jako wymierną po prostu siłę, no ale żeby te grupy w jakikolwiek sposób zjednoczyć, no wiadomo, liderzy mają ego, nikt sztandarów nie będzie zmieniał. No to jest bardzo duży problem już w naszych wszystkich tych kanałach alternatywnych, bardzo często objawia się ten problem liderowania, że każdy chce być przywódcą, a tu nie chodzi o przywództwo, tu chodzi o odzyskanie naszej wolności i naszych praw. A nie o to, kto będzie przywódcą. Przywódcę wybiorą ludzie, i to będzie człowiek, który będzie przez nich zatrudniony i od nich uzależniony, a nie ich wodził. Tak. I to jeszcze na bój na przykład, jakiś wojewoda. No nie, to nie na tym polega to, czy jakich zmian chcemy. Dokładnie. Bo wpadniemy z powrotem w ten sam system, to nie o to chodzi. Dokładnie, no więc wpadliśmy z ekipą na taki pomysł właśnie, żeby zrobić platformę, na której wszyscy się możemy po prostu połączyć, żeby na tej platformie pokazać całej Polsce tak naprawdę, że już jesteśmy zjednoczeni, bo to się wydarzyło, tylko teraz to trzeba po prostu pokazać. I teraz ta platforma będzie dokładnie koło środy po prostu odpalona. Mamy już swojego Facebooka polskiego, na którym nie ma cenzury i to jest niesamowicie ważna informacja. polface.pl, tak jak mówimy po polsku, tak po prostu wpisujemy adres. Normalnie polface? Tak. Tak, Polface, tak? Pomylić z Polpensem. Tak, Boże. Czyli jest programiści, dali radę, pozdrawiam serdecznie Bartka, który właśnie siedział nad tym projektem, oczywiście nie sam, tylko z sztabem ludzi i ten projekt jest zrobiony. Mamy własny komunikator, na którym możemy się po prostu porozumiewać. No i co najlepsze, bo gros z was siedzi właśnie na YouTubie, mamy właśnie swojego YouTuba. No to czekamy wobec tego z niecierpliwością na odpalenie tych systemów. Ja sam jestem już zniecierpliwiony tymi pracami, które są zapowiadane w przestrzeni głównie internetowej, bo różni ludzie mówią o tych swoich pracach, jest to trudno sprawdzalne. No dla mnie istotne są te narzędzia, które działają, a nie są w fazie montażu, więc no po prostu, kto pierwszy, ten lepszy. Wiadomo, że lepsze platformy, bo to jest, rozumiem, przygotowane tak, żeby to rozwijać. Dokładnie. Nie jest to zamknięta forma. Nie, no to słuchaj, można nie można przyłączać, się nie przyłączać, odłączać, można robić różne cuda. Tak, ale sama baza jest zrobiona. Polface działa, komunikator działa, jest dostępny w Google Playu, czyli to są rzeczy, które działają. Ale Tuba, czyli polski YouTube, również działa. Za chwilę na pewno się tam pojawi problem z serwerami, czyli z pojemnością po prostu miejsca. No ale to będziemy to rozwijać, no to wiadomo, że się wszystko o pieniądze będzie po prostu rozwijać, no bo to trzeba płacić miejsce na serwerach. Zostaje nam do dokończenia jedynie właśnie ta platforma, ta strona, na której wszyscy po prostu będziemy mogli pokazać, że no nie wyrażamy zgody na te
działania, które są po prostu w naszym kraju przeprowadzane. I co najważniejsze, no ten brak cenzury, to jest interesujące, bo popatrz, my propagujemy, bo z tego co wiem, to też propagujesz jakieś wiadomości. Jest nas kilkudziesięciu w przestrzeni internetowej, gdzie chcemy dotrzeć do ludzi. W momencie, kiedy my już spotykamy się z cenzurą, to te wiadomości nawet nie wychodzą do tych ludzi. Tak. Często tak A chodzi o to, żeby ich przekierować, żeby oni mieli szansę poznać nas, kogoś innego i sami stwierdzić, czy jest to dla nich prawdziwe, czy nie jest prawdziwe, czy to działa, czy nie działa. Tak. No kolejnym etapem jest uniezależnienie się od internetu, tak? Czyli polski internet. Tak. To jest bardzo, że tak powiem, strategiczna sprawa, nie uważasz? Znaczy, my teraz się poruszamy w ogóle w czasach strategicznych i tak naprawdę każdy jest w stanie zapisać się na kartach historii, tak? No i o to w tym wszystkim po prostu biega, żeby zrobić coś, oddać w ręce Polaków w końcu, a nie elit, które nami rządzą, niech tam każdy sobie dopisze, co chce. I tutaj, jeśli chodzi o polski internet, no to wiadomo, internet mogą wyłączyć, wtedy te wszystkie polfejsy, to wszystko znika, no i też tego po prostu nie mamy. Ale jest możliwość zbudowania polskiego internetu. Ja nie jestem informatykiem, żeby była jasność, ale chłopcy już się zgłosili do tego, że chcą się pochylić nad tematem, chcą ten temat pociągnąć dalej. No i tutaj tempo prac właśnie tej ekipy jest niesamowita. Jeśli my połączymy siły właśnie wszystkich informatyków, programistów, ludzi, którzy po prostu znają doskonale te środowisko, którego ja nie znam, bo ja ledwo co Facebooka obsługuję, bo mam go od, nie wiem, półtorej miesiąca czy jakoś tak, ale potrafię kropki łączyć i to jest niezwykle istotne i jednoczyć tych ludzi właśnie. No i tutaj zobaczcie, były zapowiadane projekty innych grup, no i nie widać po prostu efektów tych pracy, a tutaj no bardzo szybko coś powstaje, lawinowo, ponieważ jest uruchomiona polska kreatywność, która no płynie w naszych żyłach, to nie? Doskonale, to teraz tylko czekać, aż to zostanie uruchomione, więc pierwsze filmy na naszym polskim YouTubie, są już? Tak. Funkcjonują, no widzicie, jestem mało zorientowany, bo my wszystko na ciepło, dopiero żeśmy się spotkali, dokładnie. Poznajemy się, tak, to znaczy ja Ciebie poznaję. Bardzo chętnie też będę uczestniczył w kwestii doradztwa pewnego z tą wiedzą, którą mam i oczywiście będę tam zamieszczał też swoje wpisy i swoje informacje, bo mój Facebook nie działa, on jest bardziej publiczny, natomiast kwestia zawieszenia informacji, która nie będzie limitowana. Mhm. Tu już nawet nie chodzi o liczniki, nie chodzi o wyświetlenia, chodzi o dotarcie, bo jak my mamy się zjednoczyć, jeżeli po pierwsze to liderowanie, o którym wspomniałeś, nam przeszkadza, tak. Po drugie każdy będzie chciał swoją mieć platformę, więc tych platform załóżmy, mhm. że uda się tym wszystkim ludziom, którzy mają być może dobre chęci, ja w to wierzę. Produkują te swoje platformy i każdy będzie teraz zabiegał o to, żeby jak najwięcej osób skupić na swojej platformie, a wejdzie w konkurencję z jakąś. Jak ty to widzisz? Znaczy, dla mnie to jest proste, słuchaj, bo ja tego nie robię, żeby zarabiać. Poświęcam czas, tak samo tak jak chłopcy programiści poświęcili swój czas, mogli przeznaczyć na coś całkowicie innego. Nie jest to zrobione pod jakikolwiek zarobek, walę z poziomu serducha. I teraz dla mnie jest cel nadrzędny, tak, żeby po prostu zmienić ten kraj. I ja myślę, że teraz stoimy w takim momencie, w którym jest to jak najbardziej możliwe, namacalne i jest to po prostu do wykonania. Jeśli wszyscy razem weźmiemy się do pracy i schowamy te swoje ego po prostu do kieszeni, no bo to jest klucz tego wszystkiego. Tego do tej pory po prostu nie było. Się uśmiechasz dziwnie, już nie wiem, co chcesz powiedzieć. Mów. Nie, bo szykuję pewne pytanie. No. To jest największa przeszkoda właśnie, żeby zrobić coś społecznie. Ja od 4 miesięcy zasuwam po Polsce, przejeżdżam na serio 1000 kilometrów. Włożyłem w to, co robię, mnóstwo kasy. Od nikogo nie poprosiłem nawet o złotówkę. Zawaliłem całe życie rodzinne. Mam problem z żoną, z dziećmi, ponieważ są ciągłe pretensje, że taty nie ma. Ale tak jak mówię, ja to robię do tego, żeby zatrzymać pewne procesy, które w Polsce no, idą i to bardzo szybko. Wystarczy popatrzeć na świat, co się dzieje. Warto zareagować wcześniej i warto się zjednoczyć, żeby kurde przeciwdziałać temu wszystkiemu. A czasu mamy coraz mniej. Tak. Z każdą godziną go ubywa, ponieważ system, który zaplanował tą niewolę ogólnoświatową, on się tak po prostu nie zatrzyma. Kochani, to nie jest tak, że oni odpuszczą.
nie jest tak, że my się przebudzimy i powiemy, no my już jesteśmy Polakami, Lechitami, Ariami, nie wiem, cokolwiek wymyślimy, tak, jakąkolwiek nazwę i powiemy, to teraz my żeśmy odzyskali świadomość i teraz żegnamy was. A oni na to powiedzą, hola hola, to nie takie proste. No to nie takie proste, bo ponieważ mamy ziemię tą wybraną, tak? No dlatego tutaj ostrzą na inne narody pazury na to od setek lat już w zasadzie, tak. Nie? Bo to jest proces, który przyspieszył. I jeżeli my nie pokażemy realnej siły naszych przekonań, ilu nas jest tak naprawdę, to nie będzie możliwości takiej, żeby oni nas się posłuchali. Nie będą słuchać grupy. Nawet wiesz co, no bo twierdzisz, że uzyskałem jakąś popularność. No jakąś popularność mam. Załóżmy, że mam 70 tysięcy subskrybentów. Mhm. Ona tam sobie powolutku, ta liczba rośnie. Trochę ubolewam, że powolutku, ale też nie dla odsłon. To nie w tym rzecz. Chodzi o propagację wiadomości. Tak, tak. Załóżmy, że to będzie 70 tysięcy osób. Powiedzmy, że 1/3 będzie z tego aktywnych. Mhm. Powiedzmy, zaokrąglimy to do 20 tysięcy. Nikt nie będzie rozmawiał z 20 tysiącami. Nas musi być setki tysięcy i są. Bo z prostych obliczeń tego, co wyświetla na licznikach YouTube, wynika, że tą sytuacją, którą my prezentujemy, tymi informacjami jest zainteresowanych grubo powyżej pół miliona osób. Ja myślę, że nawet więcej tego będzie. To jest takie sumaryczne. Mhm. Zakładam, że liczniki, które się wyświetlają, nie są prawdziwe, bo nie są, bo ten głęboki internet pokazuje zupełnie inne, tak, wyświetlenia. Ja szacuję 1,5 miliona do 2 milionów osób, którzy są już gotowi do tego, żeby swoje przekonania po pierwsze zmienić, mhm, a ilu z tych jest gotowych do działania, no to będzie trudno obliczyć. Trzeba było jak na samym początku powiedziałem gdzieś tam na moim kanale, że jest ponad 2 miliony ludzi już przebudzonych, którzy chcą naprawdę sytuację zmienić, to zostałem wyśmiany. A teraz sami ludzie widzą doskonale, że sprawdźmy, się budzimy to. No. Po prostu sprawdźmy, nie śmiejmy właśnie się. Mamy platformę, tak? Zapraszamy do jej użytkowania. Nie ma cenzury, ale prosimy o zachowywanie się w miarę kulturalnie, na tyle, na ile myślący człowiek jest w stanie po prostu, po pierwsze, nie wchodzić na czyjąś wolność, a po drugie, nikogo nie obrażać. Jeśli zachowamy takie podstawowe zasady, to wszystko będzie dobrze, liczniki się wyświetlą i wtedy zobaczymy, ile nas jest i wtedy będą musieli się z nami liczyć, bo to będzie to vox populi, ten głos narodu, który krzyknie jednym wielkim głosem. Nie chcemy dzielić się dalej na katolików i protestantów. Nie chcemy dalej się dzielić białych, czarnych, czerwonych, żółtych. Nie chcemy dzielić nikogo, nie chcemy mieć wyznawców PiS-u ani PO. Mhm. Chcemy odzyskać naszą wolność podstawową. Najprostsze hasła, które mogą dotrzeć do ludzi i odrzucić wszystkie te, które nas dzielą. Ja uchodzę za człowieka, który krytykuje wszelkie religie na świecie. Ja je krytykuję w swoich programach publicystycznych, ale absolutnie nie odrzucam ludzi, którzy mają czyste serce i będą chcieli zawalczyć. Zawalczyć to może nie jest za specjalnie udane słowo, ale zażądać podstawowych swoich praw, wolności przede wszystkim. Wolności gospodarczej, swojego własnego kraju, tego, że my jesteśmy tutaj autochtonami, jesteśmy od tysięcy lat tutaj i ta ziemia należy do nas i do nikogo innego i żadne umowy podpisywane przez jakiekolwiek rządy bez naszego upoważnienia i bez konsultacji społecznej są po prostu najzwyczajniej w świecie nieważne. Nieważne są z dwóch powodów. Po pierwsze, że my jako autochtoni mamy do tego prawo i gwarantuje nam to ONZ, a po drugie jesteśmy pod okupacją, w związku z tym żadna z umów władz okupacyjnych jest z natury już nieważna i z dekretu też nieważna. No ale to jest na tyle normalnie proste, tylko ludzie nie wiedzą o tym. Tak. I to jest hit, dlatego właśnie to zjednoczenie, żeby nas ludzie zauważyli. Nie róbmy konkretnej dogmatyzacji społeczeństwa. Mhm. Następnego wprowadzania poziomu komplikacji, że Polska to tylko uratuje ją Jezus Król Polski względnie Królowa Polski albo te czy inne wyznania. Tak. Odejdźmy od tych QAnonów, tak, bo to tworzy zaścianek.
tak naprawdę. No ale gdy popatrzymy na historię, no nie, to się nagle okazuje, że historycznie my jako Polacy w tych ciężkich momentach dla świata, to właśnie my byliśmy takim ruchem za każdym razem, tak? Tak. Tylko za każdym razem dostawaliśmy baty, to jest inna sprawa, co nie? Bo dawaliśmy się wykorzystać, no troszeczkę to nie było przemyślane. Tutaj ja myślę, że jeśli wyciągniemy wnioski z historii, to nagle się okaże, że historia tak nas przeszkoliła, że my jesteśmy idealni do wykonania tego prostego zadania. Bo to jest proste zadanie. I co więcej, my żeśmy wszystko przetrwali. Mimo wielokrotnych prób zniszczenia naszego narodu i z deklaracji, i z czynu, i z operacji, my nadal tu jesteśmy. Nadal tu jesteśmy i będziemy. Będziemy. Ja myślę, że oni o tym doskonale wiedzą. Oni, czyli ta strona, tak, która chce nas tutaj naskoczyć na nas. A tak jak wspomniałeś, tego czasu naprawdę nie mamy za dużo do tego zjednoczenia, bo na razie to jest wszystko rozwalone jak to w Polsce. Tak? Jeden z drugim się kłóci, tak? To się wymieniają poglądami, gadają w zasadzie o pierdołach, nie ma tego działania, tylko jest, nie wiem, rozmowa w internecie i to się nie przekłada w real. I właśnie tu ten pomysł był z naszej strony, żeby to przełożyć w działanie w real, bo jeśli, zobacz, ta platforma, bo ona powstała, tak? Ci ludzie już się zjednoczyli, teraz musimy się po prostu pokazać. No i dzisiaj na dole rozmawialiśmy o tym, jak na przykład w taką platformę można wrzucić rolników, którzy całą tą platformę są w stanie wyżywić dobrą żywnością. Tak, jeszcze w dodatku polską, czyli nie będziemy wspierać żadnych korporacji. Dokładnie, tym samym. Dokładnie. Czyli tak. Pewien filtr też musi być jakiś, żeby ta uczciwość była zachowana. No oczywiście, no ale to my wyznaczymy standardy, co chcemy jeść, a rolnicy się do tego dostosują, żeby dać nam za odpowiednią cenę produkty bardzo dobrej jakości. No wszystkie przemysłowe pozostałe także, bo mnie cieszy to, że powiedzieli, że platforma jest przygotowana do rozszerzeń. Tak. Że można to zrobić i na poziomie gospodarczym, być może finansowym, jeżeli damy radę zrobić to zgodnie z prawem, bo na tą chwilę w tym otoczeniu prawnym jednak jesteśmy. Czy ono się zmieni, czy nie, to jest kwestia na osobny program lub dyskusję. Powinna się zmienić. Tak. No moim zdaniem, nie wiem, czy przyłączysz się do tego. Definitywnie tak, no bo wiemy, jak to prawo działa teraz, tak? I możemy utworzyć takie struktury pod warunkiem, że nie będziemy z powrotem wchodzić w podziały. I teraz, jeżeli jakakolwiek inna, powiedz mi, czy jest takie rozwiązanie przewidziane, jeżeli jakakolwiek inna forma takich platform wystąpi, to jest możliwość połączenia ich? Plastyka tego obiektu? Cały czas mówię dalej o zjednoczeniu, tak? Czyli informatycznie jak najbardziej takie platformy można łączyć, no tylko to musi być chęć właśnie tych platform. No ale to znowu schodzimy do tematu tego zjednoczenia, tak? Dlatego ja przemawiam do ludzkich serc tak naprawdę. Sytuacja jest poważna, rozwiązania są, bo całe rozwiązanie tej sytuacji jak najbardziej po prostu istnieje i nie jest to rozwiązanie militarne, żeby była jasność, bo tutaj na tym polu no przegramy, tak? Przeanalizowałem wszystko, co jest możliwe. Sorry, jesteśmy za małym państwem, żeby się przeciwstawić, ale jesteśmy na tyle silnym i dumnym państwem, właśnie żeby powiedzieć stop, nie wyrażamy zgody na takie dalsze zachowanie i właśnie tą ideą zarazić inne kraje. Bo w innych krajach też się tworzą takie grupy, tylko oni również nie wiedzą, nie potrafią znaleźć rozwiązań. Tu te rozwiązania przez właśnie te kilka miesięcy, które poświęciłem na to, żeby porozmawiać z ludźmi, przez to, że kilka lat obserwowałem właśnie ciebie, dzięki tobie się właśnie uczyłem, nagle ułożył się po prostu obraz, który on nie jest perfekcyjny, tak? Bo to... Ale to właśnie ludzie tworzą społeczność, tak. Więc ja liczę baza, właśnie na wkład którą... właśnie tych ludzi, żeby, no tak jak to Polacy potrafią, tak? Wypuszczamy coś, a potem dopracowujemy. No i tutaj to znowu mamy z historii wzięte, to płynie w naszych żyłach, także ja myślę, że jak najbardziej dopracujemy to, że no powstanie po prostu diament, tak? Czyli nawiązujesz do tej słynnej przepowiedni iskry wychodzącej z Polski? Ja myślę, że ona już wyszła. To już poszło, tak? My tylko iskrzymy, teraz, tak. Teraz to trzeba pokazać, bo no to są Słowianie. No tak działają po prostu Słowianie. No mamy tą krew, czy się to komuś podoba, czy nie, czy się przyznaje do Słowian, bez różnicy, tak? Mamy bogatą historię i właśnie to jest zawarte w naszych genach, tak? I my doskonale wiemy, co w takich momentach robić. Kochani, czasu jest mniej niż wcale, ponieważ nadchodzi jesień, czyli druga część ćwiczeń, którą nam szykują. To jest bardzo istotne, żeby zdążyć, żeby natychmiastowo wejść. Platforma jest niekomercyjna, niepłatna w żaden sposób. Nic was to nie kosztuje. Stestujmy ją. Stestujmy ją w działaniu.
nie będziemy tutaj gloryfikować działań twoich, moich, cudzych. Nie, nie, to nie chodzi o to. To nie chodzi tutaj o heroizm, tylko chodzi o to, czy to jest praktyczne, czy nie. Czy to nam da możliwość tego połączenia i co będzie, jeżeli spotkamy się z sytuacją taką, bo widzisz, obserwujesz świat polityki tak samo jak wszyscy my na tym YouTubie. Widzisz i zauważasz z pewnością te ruchy, kiedy negocjuje się pewne ustawy, negocjuje się, nie, no one po prostu są przepychane, tak. Które są coraz bardziej szkodliwe dla nas. Co będzie, jeżeli za 2-3 tygodnie, 4, a może 2 miesiące ktoś wepchnie taką ustawę, która będzie całkowicie nie do zaakceptowania społecznie. Nie będę teraz rozpatrywał tego, czy to ma być szczepienie, czy chip, czy coś, czy stan wojenny, czy cokolwiek innego. Załóżmy, że taka ustawa powstaje. Rząd wtedy doskonale wie, że to nie jest jego kraj i oni się nawet tutaj źle czują. Oni są tutaj w pracy, na delegacji. Tak. To nie są Polacy w ogóle. W związku z tym oni mają już kupione bilety. Na nich już czeka samolot. Co będzie, jeżeli ten samolot z nimi odleci? Zostaniemy całkowicie bez rządu. W kraju, który ma wykupioną koncesję na tak w bardzo dużym cudzysłowie, na wprowadzenie demokracji modelu amerykańskiego, która oczywiście nie jest demokracją i chyba każdy ten żart i tą aluzję rozumie tutaj, w tym także twoi słuchacze. I Radka jeszcze, bo lecimy na trzy kamery. Kochani, jeżeli nastąpi taki moment, to ktoś te prawa swoje patentowe przyjdzie odebrać, przypilnować, żeby one dalej obowiązywały. W związku z tym przyleci tutaj jakiś komisarz albo cała komisja, która będzie musiała zastąpić, bo nie może być w krajach demokratycznych według tego wzorca, tych demokratycznych, pozostawiony kraj bez zarządzania, bez ekipy zarządzającej. A mamy w Konstytucji zagwarantowane, że naród może sprawować władzę bezpośrednio. Tak. Za pomocą takiej platformy jesteśmy w stanie porozumieć się, zmówić się w jednym momencie, kiedy to nastąpi, a będzie o tym głośno, będzie to w telewizji, w każdej, jeśli nawet nie w rządowej, bo będą oni pewnie zechcą przeprowadzić to tak, to jest moje myślenie, przepraszam, to nie są fakty. Sądzę, że jeżeli ja bym był na ich miejscu, to chciałbym wyciszyć sprawę, zrobić to bardzo cichutko, żeby nikt się o tym nie dowiedział. Natomiast niestety, ale i też dzięki zrządzeniu losu pewnego mamy telewizje, które są skłócone z telewizją rządową. Też nie są nasze. To są telewizje niemieckie, tam portugalskie i tak dalej, które ciągną w swoim kierunku. I tutaj są dwa psy, które ślinią się na to, co my tutaj w Polsce mamy i chcą je porozrywać. Na szczęście stoją ze sobą w opozycji częściowej. Tak. Więc ta wiadomość gdzieś będzie. Jeśli usłyszycie tą wiadomość, że przychodzi kryzys rządowy, my musimy być w Warszawie, ponieważ Konstytucja gwarantuje nam to, że są dwie drogi sprawowania zarządu nad Polską, władzy. Bezpośrednio poprzez naród i poprzez przedstawicieli. Jeżeli nie będzie przedstawicieli, to mamy tylko tą drugą drogę. Jeżeli my tego nie zrobimy, to ktoś zrobi to za nas, a wtedy już nie będzie Polski, kochani. No to właśnie dlatego ja zacząłem tą pracę kilka miesięcy temu nad tym wszystkim. No bo ja też sądzę, że do tego punktu dojdzie. No teraz tu już wszystkie znaki na niebie i ziemi na to po prostu wskazują. Kiedyś to tak jeszcze mówię, dobra, to zajmę się tym, no co by było gdyby na tej zasadzie. Teraz już jestem pewny. No a Was serdecznie zachęcam do tego, żeby przyłączyć się do działania, no bo tego czasu naprawdę jest mało. Wystarczy popatrzeć na Australię, wystarczy popatrzeć, co teraz się dzieje na Białorusi. Nie wiem, czy widzowie nasi wiedzą, co się dzieje w ogóle w Australii. No bo Białoruś to wiadomo, to jest blisko, tutaj szybko przychodzą te wiadomości. Ale Australia, powiem ci nie wierzę, że te wiadomości są szeroko rozpowszechnione. Nie no, szeroko nie, dlatego powstał ten polski Facebook, czyli Polface, żeby to tam można było wrzucać, żeby tam szło, bo tam nie ma cenzury. A co się dzieje w Australii? Zapewne każdy z Was wpisał jakiś komentarz dotyczący idiotyzmu tej pandemii, czyli automatycznie w systemie jesteście odnotowani jako skatalogowani, jako aktywiści. No i teraz w Australii jest tak, że jeśli ktokolwiek tam napisze kolejny komentarz, to wpada do niego policja, czy to jest kobieta w ciąży, czy to jest facet, który w zasadzie nic nie powiedział.
przemknął coś tam z przymrużeniem oka, tak jak ja mam te sny, które mi się po prostu przydarzają czasami, prorocze. No i za to tam wsadzają po prostu do paki bezwzględnie. Tam nie ma, tam jest istny po prostu terror, tak? Zamykane są po prostu bankomaty, całe miasta są pozamykane. Jest apel Australijczyków do Australijczyków oraz do całego świata, żeby po prostu im pomóc, bo tamten terror jest niesamowicie większy niż u nas. I teraz ktoś może powiedzieć, a fajnie, mieszkamy w Polsce, nie mamy tak przerąbane. To i tam oni z Australią, zbiorą... dobra, jakaś jest... tam wyspa. Tak, wyspę skasują, no i nie ma żadnego problemu. Słuchajcie, oni tam teraz to testują. Jeśli test przejdzie pozytywnie, a on już przeszedł pozytywnie, no to samo będzie wrzucone po prostu na, nie na Polskę, tylko na po prostu cały świat, ponieważ musimy popatrzeć na to globalnie, tak? Czyli wnioskując tak, ja przypuszczam, że w Nowej Zelandii podobnie, bo zauważyłem w zeszłym tygodniu taką informację, że nowa choroba wyniknęła jakaś, wykluła się w Nowej Zelandii i atakuje, o dziwo, zgadnij kogo, rodzimych Nowozelandczyków. Tych te rdzenne ludy tylko wymiera, tylko oni. Mając kiedyś doświadczenie w rozmowie z producentami leków, miałem, nie mogę bliżej powiedzieć kto i jak, bo, no wiadomo. Bo wiadomo. Natomiast dotarła do mnie taka informacja, która była podana z taką absolutną pewnością, że mnie zmroziło. Jest możliwość wyprodukowania takiego leku, który działa na odpowiednią nację, na odpowiednią płeć. No i tu mamy skierowane... odpowiedź a propos tych testów, które teraz tak. są wykonywane, wymazów, tak? Okej. Okay. Tak się to robi. No tutaj na live to nie damy rady, no ale czasami takie techniczne sztuczki trzeba wykonać. Sytuacja jest taka, że absolutnie do danej szerokości geograficznej i do danej nacji można wyprodukować daną substancję chemiczną, która będzie działać tylko na nich. Ciekawy jestem, dlaczego to rdzenni mieszkańcy Nowej Zelandii wymierają z powodu jakiegoś tajemniczego wirusa, czy też choroby, bo tam na razie się domyślają, na razie to trzymają, wiesz, że coś tam powstało, jeszcze nie wiedzą, bo muszą pobrać te próbki i tak dalej. A jak wiedzą? Dlaczego? Czym się różni ten człowiek od tego mieszkańca, który na przykład emigrował sobie do Nowej Zelandii? Bo akurat geny tak się... całkowicie inne, to nie? No właśnie. Na poziomie genetycznym coś musi iść. Tak, ale też i zachowanie się tego rządu światowego, bo on istnieje. To nie jest tak, że on będzie istniał. On istnieje, tylko jest w ukryciu. Zanim ogłosi swoje rządy jako legalne, musi wykonać parę ruchów, żeby nas przekonać, uzyskać albo akceptację społeczną, albo totalne zastraszenie. W tej chwili oczywiście testują totalne zastraszenie, a później jak już to zastraszenie przestanie działać, no to prawdopodobnie przejdzie to do innej fazy, czyli w ogóle całkowitego terroru. Bo kwestia dobrowolności tutaj oczywiście nie wchodzi w grę. I teraz jeszcze popatrzymy na tego wirusa w Polsce, bo wszyscy mają dostęp do danych, tak, że ludzie nie umierają. Jednak się okazuje, że... Zmniejszyła się w ogóle umieralność. Tak, zmniejszyła się umieralność. No i zajebiście, w ciągu niesamowicie groźnej pandemii, niesamowicie groźnego wirusa, śmiertelność spadła. Moim zdaniem no, Polacy przestali chodzić do lekarzy i to właśnie spowodowało, że jest lepiej. Ja też podejrzewam, tylko widzisz, szerzenie informacji tej czy innej, czy będziemy ją traktować jako informacja, czy nie dezinformacja, że istnieje jakaś pandemia, czy też nie istnieje pandemia. Pomijmy te opinie, uspokójmy się i przeczytajmy po prostu dwie tabelki. Dwie tabelki wystarczy przeczytać i spojrzeć na te cyfry. I jest zero komentarza. I na przykład, jeżeli YouTube miałby na tą chwilę algorytm, który będzie blokował to, że my jesteśmy dezinformatorami i mówimy, że pandemii nie ma. Nie, dobrze, jest. Zobaczcie to w cyfrach. Sam. Tak. Każdy tą matematykę skończył na poziomie podstawowym. To nie są jakieś wielkie cyfry, nad którymi trzeba siedzieć z kalkulatorem. Na palcach można to policzyć. Popatrzcie, otwórzcie oczy, zacznijcie myśleć. No ale to wracając do tej Zelandii, co nie? No, a no bo właśnie, to... bo też jest ważny sygnał, bo widzisz, tam się uruchamia jakąś chorobę u ludzów rdzennych, a my żeśmy też rozmawiali o tym, że my jesteśmy narodem rdzennym i należy nam się. Więc to jest być może takie pogrożenie paluszkiem. Wy nie uważajcie, że to takie proste. Bo my mamy przeszykowane tak, że jak będziemy chcieli, żeby Rosjanie, Polacy czy też Niemcy umierali w określonym czasie to my sobie tak zaprogramujemy te nasze tutaj te
urządzenia, że tak, tak będziemy was tępić, jak karaluchy. Ja to kiedyś słyszałem właśnie te wszystkie teorie spiskowe, bo ja też do tego w ten sposób podchodziłem, że to teoria spiskowa, nie wiadomo co. A teraz się to dzieje, to nie jest właśnie już teoria. Właśnie, to się dzieje, tak? No i teraz, no ja już wiem, że to nie jest teoria spiskowa, ale są ludzie, którzy nadal twierdzą, że my gadamy teraz o teorii spiskowej. I teraz ja zauważyłem jedną rzecz, że dlaczego ja wierzyłem, że to jest teoria spiskowa? Ponieważ miałem pokazaną perspektywę przez media, przez rządzących i patrzyłem z tej perspektywy na to. Natomiast jeśli przyszedł taki moment w moim życiu, że tą perspektywę zmieniłem i stwierdziłem, kurde, a co by było, gdyby na przykład światem rządzili naprawdę źli ludzie, którzy nas chcieli wybić, skrzywdzić. Jak popatrzyłem z tej nowej perspektywy, że rzeczywiście tak może być, to nagle sytuacje, wydarzenia, które wcześniejsze perspektywy do niczego mi nie pasowały, tak? To było bardzo chaotyczne wszystko. Nagle to się wszystko zaczęło po prostu po kolei układać. I układa się to zgodnie z planem, który jest dla nas przygotowany od ostatnich lat. Tak, i to tworzy pewien ciąg logiczny i to dlatego logika jest niepopularna w szkołach, nie wykłada się jej. Tak, po to było to kształcenie lewopółkulowe, po to było ta dezinformacja w naszej edukacji, w szkołach i na poziomie informowania społecznego, czyli dostępu do informacji społecznej, żeby te mózgi zamiast się falować, się prostowały, a jeszcze najlepiej jakby były kwadratowe, tak, w ogóle. Tak. I wtedy taki człowiek nie ma takiej możliwości przyjęcia tej informacji, bo jemu się z tym źle żyje. A my zachęcamy do tego, żeby myśleć samodzielnie i samemu sobie poskładać kropki. Dlaczego ja mam wierzyć tobie, a ty mi? Sprawdź. Sprawdź. O właśnie. Sprawdź. Gramy sobie w pokera. Sprawdzam. Przychodzi taki moment, kiedy my rozkładamy karty. Proszę. Tak. Chwalisz się, że jesteś za Polską. Chcesz tworzyć nową Polskę. Pokaż, co zrobiłeś. Dokładnie. Nie po słowach, a czynach. To nie? Pokaż to. Jak wygląda twoja publicystyka? Gdzie byłeś? Co zrobiłeś? Gdzie pracujesz? Za jaką robotę się wziąłeś? Co dokończyłeś? Jeżeli tak będzie, no to wtedy mamy to słynne sprawdzam po prostu i mamy karty tak, na stole. Ale widzisz, a te karty czas odkryć już. Widzisz, już dalej licytacja teraz mamy środowisko alternatywne i gdy ja wchodziłem w to środowisko, byłem zafascynowany, tak, że są tak fantastyczni ludzie, kurde, będziemy razem pracować, takie wizje niesamowicie, sami wizjonerzy. Nagle się okazuje, że za tymi wizjami nic nie stoi. No właśnie. I powiem szczerze, że miałem taki moment załamania, było to, nie wiem, 2-3 miesiące temu, to był, dla mnie to był szok, że w coś, co bardzo uwierzyłem, nagle okazuje się po prostu następną fikcją, wizją pustą, bez pokrycia. Ale popatrz, mieliśmy wczoraj spotkanie, które właściwie było całkowicie niezaplanowane pod względem programowym, takim, że coś tam wystąpi. Ja w ogóle nie wiedziałem, że na nim będę. Także... Przyjechało tyle osób, ile pozwalają nam przepisy, tak? Bo pilnowaliśmy tego bardzo szczegółowo. Agentura musiała oczywiście wcześniej też zarezerwować miejsce, więc pozdrawiamy z tego miejsca, my pamiętamy wasze twarze. Też jesteście ludźmi. Też jesteście ludźmi, kochamy was. Rozumiemy waszą pracę. My to naprawdę rozumiemy. Ale wy też macie pod klatką piersiową serce, uruchomcie. Rodzinę. Macie bliski, rodzinę. Dzieci. To nie jest, że my się w tej chwili podzielimy na agentów, nieagentów, na aktywistów, nieaktywistów, uśpionych, nieuśpionych. My nie mamy już czasu na podziały, my jesteśmy ludźmi. Jeśli nie jesteś człowiekiem, to odejdź. Ja bym to inaczej powiedział, ale okej. Okay. Zostawmy twój komentarz. Masz ten talent. Czy zrozumieją? Myślę, że tak. Obudź się. Ale tak samo jak widzą, robiłem, wiesz, odezwę do policjantów, dwie części. Ja apelowałem do ich człowieczeństwa. Mhm. Tam są ludzie, wszędzie są ludzie. Tak. I oni prędzej czy później... Tam już są wkurwieni. Zauważą. Ludzie, bo oni też widzą, co się dzieje. To tak? Swoje człowieczeństwo. Tak, tam są wkurwieni ludzie. No. Oni też mają serca, też mają rodziny. Także na tej platformie też będzie miejsce dla was. Można, tak, że wiesz. Wszystkich można przekupić. Mamy w tej chwili w ogóle festiwal przekupstwa. Tak. 500+, krowa plus, świnia plus. W Sejmie będą lepiej zarabiać, wyobraź 100%. Sobie. No, to mają... No bo bankomatach nowa kasa tylko leci, także kurde, rzeki, przecież, normalnie krany otwarli. Tak.
Normalnie jest teraz drukarnia za drukarnią. Niedługo to kserokopiarki się zgrzeją. Już nie trzeba będzie mieć znaku wodnego, tylko po prostu idziesz do sklepu i se dodrukujesz sam pieniądze, nie? Oczywiście żartuję, byłoby to przestępstwo, ostrzegam, nie róbcie tego. Nie dajmy się załatwić prawem, działajmy zgodnie z prawem. Na działania pozaprawne są stany wojenne, wojna i tak dalej. Nie dopuśćmy do tego. Ale zauważasz tutaj to, że w momencie, kiedy to przekupstwo się skończy, a szykuje nam się koniec pieniądza, proponuje nam się pieniądz elektroniczny, gotówka chce się wycofać, ona będzie zarezerwowana tylko dla tych grzecznych. Ale jeżeli my powyłączamy wszystko, a mamy takie możliwości, my Polacy jesteśmy w stanie zepsuć wszystko. Jesteśmy najzdolniejszym narodem. Najbardziej genialny plan jesteśmy w stanie pokrzyżować. Tak. Jesteśmy geniuszami i do tego, żeby coś stworzyć, i do tego, żeby coś zepsuć, bo jeżeli naprawiamy coś, to znamy konstrukcję, możemy to powyłączać. I wtedy już nie będzie przekupstwa, bo jak my, jak ci, zacytuję cię, bo zazwyczaj nie używam takich słów przed kamerą, ale jak ci wkurwieni śpiący Polacy, ci hakerzy, którzy są niezidentyfikowani przez system, są porozrzucani po różnych częściach świata, bo pozwala na to właśnie internet, więc system sobie strzelił po prostu w kolano. Jak oni dla żartu potrafią zrobić tyle roboty, to dla takiej sprawy też ją zrobią. Więc kochani, ludzie w mundurach, ludzie w kitlach, ludzie w tych śmiesznych chodaczkach, śmierdzących apteką, oni to zrobią. Nie będziecie już więcej przekupowani, bo nie będzie czym was przekupić. Co wtedy zrobicie? No to jeszcze można zadziałać wcześniej, na przykład pieniądze wyłączyć wcześniej, wybrać kasę z banków, nie płacić kartami. A w ogóle jest informacja w internecie, że jest jakiś najazd na banki. I gdzieś tam powiedziałem parę tytułów, nie zdążyłem się przyjrzeć jakoś specjalnie. Tak, że ludzie masowo wypłacają kasę z banków. No i zajebiście, no to słuchaj, bo to tak jak z moim, wiesz, tak jak widzisz, jak to gdzieś tam wyczytałeś, to tak jak z moim proroczym synem, co nie? Także to by było całkiem, wiesz, jakieś rozwiązanie. Tak, idźmy i wypłaćmy wszystkie pieniądze. Urzędasów za... Miałem nie używać słowa urzędas, tam też są ludzie. Tak. Sorry, no po prostu czasami się Ale urzędas to jest funkcja, tak, żeby było. Okej, ale tam też jest człowiek. Tak, jak najbardziej. Zasypmy ich dokumentami, zasypmy ich listami, zapytaniami, mailami. O prawo, mailami. Była już kiedyś taka sytuacja, że się serwer miał zwierzchę, bo ludzie gdzieś tam parę lat temu coś napisali. A gdzie tam parę lat? No przecież teraz niedawno wywalili Tuska, miał wywiad robić, no i też jakoś serwer kliknął. Chyba mu powiedzieli, przestań mówić. Co za surprise w ogóle. Także no słuchajcie, jak takie akcje no, przechodzą, no to ja wierzę w kreatywność właśnie tego kalibru ludzi. Jesteśmy dumnym narodem, kombinatorami tego, od setek lat. Tak, wrzodami nad dupie właśnie systemu. My się nie damy. My się nie damy załatwić. Jak wszystko zginie, to zostaną tylko szczury, bakterie i Polacy. Bo czymś się musimy żywić. Dobra, to słuchaj, będziemy pomału podsumowywać. To myślę, że tak. Dawaj 2-3 zdania podsumowania. Jeszcze jedna ważna informacja. A propos, widzisz, jeszcze jedna rzecz, którą chciałem poruszyć, bo wczoraj było niesamowicie wielkie wydarzenie. Pozdrawiam ekipę ECPU. Było zatrzymanie, nie wiem czy wiesz, dwóch pedofili. I to właśnie poszło w internet na live. Jest nowa ekipa, która weszła do Polski, żeby posprzątać temat właśnie pedofilii, który no, jest bardzo głęboki. I to jest przesłanie dla wszystkich, którzy dostali ostatnio wyroki uniewinniające, na to, że oni patrzą i oni działają. Oni nie gadają, tylko po prostu działają i będzie mnóstwo następnych zatrzymań. Także ja akurat taką inicjatywę popieram z całego serca. Myślę, że ty również, ponieważ o nasze dzieci no to trzeba dbać i to... Wiesz co, ja jestem psychologiem w ogóle. Co prawda zarządzania, ale wiem mniej więcej jak działa ludzka psychika. To jest gorsze od morderstwa. To należy ścigać i nigdy nie powinno się przedawnić. To jest produkcja żywych trupów i to dzieje się na masową skalę. Czas to szaleństwo zatrzymać. Do sądów idziemy po interpretację przepisów, bo takie mamy realia prawne. Ale kwestie sprawiedliwości
rozstrzyga lud i my to kiedyś rozstrzygniemy. Nie uciekniecie przed tą odpowiedzialnością. Będziecie obnażeni, już jesteście, już ci ludzie fotografują wasze twarze. Będziemy was widzieć. Nagrywają nawet wywiad z zatrzymania, wiesz, to wszystko jest, wszystko w live, wszystko pokazane. To nie jest jakaś tam ustawka policji, jeden koleś tam zatrzymuje pedofila, tylko autentycznie to się dzieje. Ja jestem w nowym świecie, w naszej wielkiej Lechii nie zdobędziecie żadnej pracy. Żaden sklep nie sprzeda wam nawet pół jabłka. Będziecie piętnowani tak, jak kiedyś piętnowało się złodziei, obcinało się ucho. Nie będziemy wam robić krzywdy fizycznej. My was po prostu obnażymy i nie będziecie mieli prawa przeżyć w tym kraju. Nikt wam nie udzieli schronienia, nikt wam nie sprzeda benzyny. Nikt wam nie naprawi samochodu. Nikt wam nie sprzeda żywności. Będziecie musieli być na banicji z własnego wyboru. Tak kiedyś było w Wielkiej Lechii i do tego my wrócimy. Nie będzie w tym kraju takich porządków. Czyli widzisz ten świat tak samo jak ja, że wprowadzimy po prostu nowe zasady. Zasady bez przemocy. Tak. Bez przemocy. My was po prostu banicją wygonimy stąd. Sami będziecie musieli ją wybrać. I to się tyczy wszystkich tych, którzy łamią nasze podstawowe prawa i wszystkie inne prawa. Skrócimy. Nie będzie już tyle kosztować sądownictwo. My to zrobimy sami. Tylko do tego potrzebujemy właśnie zjednoczenia. Zjednoczenia umysłu, serc i naszej dumy. Nie tej dumy źle zrozumianej, która jest opakowana w konotację taką, że ktoś jest dumny, czyli nie liczy się z innymi ludźmi. Nie. Naszej dumy narodowej, naszego honoru. Czas wrócić do honoru. Korzeni. Do korzeni. Też tak myślę. Fajnie podsumowałeś, że nawet tu można było teraz klik, to nie? Można, dlatego spróbujmy tej platformy. Zachęcam was do tych prób. Jakość będzie się broniła sama. Jeśli zabraknie tej jakości, będziemy ją poprawiać. Wszyscy możemy w tym uczestniczyć. Wszyscy możemy zgłaszać poprawki. To jest pierwszy projekt społeczny, o którym słyszę, który ma szansę powodzenia, więc spróbujmy po prostu go wesprzeć i zobaczyć, jak działa. Po prostu jest faza testowa, zróbmy to. Zróbmy to szybko. Bo czasu jest coraz mniej, jak wspomnieliśmy. A jak my coś mamy szybko robić jako naród, to zawsze, wiecie, kurwa, wychodzi to zajebiście i prowizorki działają przez gigantyczne ilości lat. Tak, ja kiedyś na pasku od płaszcza przejeździłem 50 tysięcy kilometrów, bo mi pękła linka od gazu. I zapomniałem, że sztukowałem ją paskiem od płaszcza. No, ale tutaj, żeby nie było, że ten projekt to jest jakaś prowizorka, tu naprawdę ludzie nad tym siedzieli, to jest przygotowane, ale wiadomo, to trzeba rozbudować teraz. Wszystkie linki będą w opisach i myślę, że i na twoim kanale, tak. I na moim prześlimy, i u Radka, także wszystko będzie podlinkowane, będziecie mogli już wchodzić, testować. Tak jak mówię, no, potrzebujemy programistów, informatyków, którzy są w stanie rozbudować to do takiej ilości, żeby cały świat nas zauważył. Zapraszamy też na platformę agentów. Tak. Bardzo serdecznie was zapraszamy, poznajcie nas, poznajcie naszą siłę i zdecydujcie, kim chcecie zostać w tym świecie. Kim chcecie tak naprawdę być. Także pozdrowienia dla wszystkich służb w tym kraju. No i myślę, że... Łączmy się. Poszło fajnie. Dzięki. Również dzięki ci serdecznie, Starek.